Zamiast książek stosy cegieł. W Bibliotece Miejskiej w Cieszynie rozpoczęła się generalna modernizacja wnętrz. Cały księgozbiór został przetransportowany w bezpieczne miejsce, w czym pomogli m.in. sami czytelnicy. Do biblioteki wkroczyły ekipy remontowe z ciężkim sprzętem. Przed nami ogromny zakres prac, robót remontowych, budowlanych. To są takie prace związane z nawet wyrzynaniem stropów. Będzie instalacja windy osobowej z dość ciekawym szybem nawiązującym do elewacji budynku z czerwonej cegły klinkierowej. Winda ma być szklana, także będzie efekt widoczny, mam nadzieję. No, pójdą okna do wymiany, jest też wymiana centralnego ogrzewania, cyklinowanie parkietów, stworzenie pracowni multimedialnej Your Media dla młodzieży, czyli takiego miejsca w bibliotece, którego do tej pory młodzież nie miała tutaj swojego pomieszczenia. Przed firmą realizującą zadanie duże wyzwania remontowe. Wszystko jest tutaj robione pod czujnym okiem konserwatora zabytków. Trudnością na pewno są te okna zabytkowe, żeby uzyskały one taki dawny efekt. No i ta winda też również jest dosyć problematyczna, ponieważ tutaj w budynku istniała winda towarowa. Teraz będziemy musieli ten szyb towarowy zlikwidować i powiększyć go do takiej windy osobowej. Klatka schodowa również, to będzie wyzwanie, ponieważ klatka jest bardzo wysoka, będziemy musieli to wszystko rusztować. Ekipa na razie jest około 30-osobowa, wraz z rozwojem prac będzie się na pewno zwiększać. Biblioteka dzięki remontowi ma stać się miejscem, w którym dzieci i młodzież nie tylko wypożyczą książki, ale również chętnie spędzą wolny czas po szkole. Tam, gdzie była teraz sala do prowadzenia lekcji angielskiego, zyska nowe funkcje. Będzie tam zakupionych nowych 12 komputerów, będzie też sprzęt, na którym młodzi DJ-e będą mogli ćwiczyć swoje umiejętności, będzie telewizor, będą gry, tak żeby po prostu młodzież, gry planszowe, gry komputerowe, tak żeby młodzież tu znalazła swoje miejsce, bo dla tej grupy społecznej, dla tej grupy mieszkańców tutaj takiego miejsca nie było. Ale nie tylko młodzież. W bibliotece powstanie także strefa aktywnego seniora dla osób po 50 roku życia, które nauczą się korzystania z internetu. Jednak choć główna biblioteka jest nieczynna, to czytelnicy będą mogli skorzystać z księgozbioru zgromadzonego w 3 filiach na terenie miasta. Filie są czynne codziennie od 8 do 18. Dyrektor biblioteki liczy jednak, że prace zakończą się szybciej niż zakłada projekt. Ekipy są liczne, widać dobrze zgrane, więc liczymy, że może, nie chcąc obiecywać, ale być może wrzesień, październik udałoby się już otworzyć bibliotekę. Remont biblioteki jest możliwy dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Placówka na ten cel pozyskała ponad 1,5 miliona złotych. Dzięki zmianom biblioteka ma się stać dla mieszkańców nowoczesnym i wielofunkcyjnym centrum informacyjno-kulturalnym. Hanna Blokosz-Bacza, portal OX.pl.